Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Scorpio i Lara, a to jest już kolejny odcinek z Tomb Raidera. No proszę, coś czuję, że już za chwilę skończymy tą grę. Nie, żartowałem, jeszcze daleko, ale mogę popatrzeć, czy mogę coś tu ulepszyć. No ja bym sobie ten łuczek na fulla ulepszył już. Co? Czemu on ma tylko 70%? Jaki żol? Dostrzel bym sobie to kupił, nie wiem co. Napoje. O! Zapalające naboje. Dobra. Szlifowany zamek. Kolba z owijką. Podajnik nabojów. Ja bym sobie wziął te napoje zapalające. O kurde. No to będzie morderczo. No to wychodzimy stąd. Bierzemy strzelbę. Ach, już czuję tą moc. Powiem wam tak szczerze. Dobra, ale bierzemy łuczek. Gdzie to mamy? A tu. Tutaj mamy to. Przypiąć i teraz sobie zjechać porządnie. Ło! Wow! Uważaj, Laro, trochę, żeby nie przesadziła mi tu trochę. O, tyrolka kolejna. To jest ten statek? Wow, jak długo zjeżdżaliśmy. O kurde. No nie, znowu wrogowie. Jezu, ja się boję. Haha, pewnie. O, w mordę! Serio? A! What the fuck? A! Co to jest? To jakiś mini boss? I to jest jakaś chyba. O kurde. Dobra, najpierw ciebie wykończę. O tak. Soki synu. A, headshot. O, ale go jedziesz. Tak, ja go zabiłem, a co? Dobrze, po główce. No. A. Ciul! O kurde! O kurde, coś mi nie wyszło za bardzo. O kurde. Cholera. Może kałasz? Kurde! Jaki drań. Wkurzasz mnie już. Powolutku mnie wkurzasz. O, dobrze. Ciul. Co? Aha, ja muszę w odpowiednim momencie to nacisnąć. No tak. Dobra. Ciul. Ciul. A, ale się krew z niego leje. Padaj, sucze. Na. Grube, ale padło. Co tam masz dla mnie? No dawaj. Ciągarka liny, wow. Fajna maszynka.
Wyciągaj ciężkie, owinięte liną przedmioty. A! O kurde! Jak hardkorowo. Wyborne. Wyborna maszynka, naprawdę. Ja sobie wezmę trochę amunicji. Krzesło oprę, bo ja gram na kontrolerze i dlatego chcę, żeby mi się grało luźno. Dobra. O kurde. To co? Nie wiem, czy mi się tu nazwo to świeciło. Znajdź Alexa. To jest chyba ten sam statek. Z tego co ja pamiętam. To jest ten sam. Co się stało, bidulko? Tutaj zdjęcie Sam i Lary. Ale fajnie realistycznie to wygląda. Naprawdę. Nie no, wygląda już teraz naprawdę. Tyle się wydarzyło. Dobra! Nie ma nad czym się rozżalać. Fajne lusterko. Ale idziemy stąd. Idziemy stąd. O cholera. Kurde. Dobra. A, też ma zapalające. Ja mu dam, kurde. Headshota chcę mu trafić. O, pięknie. No, nie trafiłem headshota, ale jest. Dobra. Już mi się tu zapaliłeś. Sweet. Dobra, idziemy dalej, nie ma czasu. O, teraz się popluskamy. Po takiej wodzie. Alex! O kurde. No to dość ostro. O! Ożesz w mordę. Kurde, co ja mam zrobić? Zaraz, musimy coś... Kurde. Znamy jakiś sposób? O, tutaj coś mamy. Ach, hardkorowo. I... Ciul. Na górę. O, mamy drabinę. Tylko ta jest złamana. Ach, nie, ta jest lepsza. To chcę na górę. O, proszę. A no tak, źle to zrobiłem. W ogóle niepotrzebnie tak to zrobiłem. Ogarniam już bazę. Dobra, to idzie sobie z powrotem. Panie, tam nie klnij. Kurde. Mam problem. Ale to znowu mi przeszła w tą stronę i... Nie, jakie to głupie jest. Jeszcze raz. To diabła. Jaka ta maszyna jest wkurzająca. Jednak. Tu.
tutaj, w tą stronę. Nie, to niewłaściwa pozycja. No to jaka ma być ta właściwa pozycja? Kurde. Pani, no, nie weź mnie nie denerwuj nawet. Nie wiem, po co w to strzeliłem, tak szczerze mówiąc. Ja będę tutaj rozkminiał. O, tu mamy jakąś rurę. Może właśnie mam tą rurę przyciągnąć. Nie. Kurde. Ajdź. Uważaj, Laro, co robisz. To jeszcze raz. Ponowna próba. No i teraz tu coś mi się świeci. Tu też mi się coś świeci. Tam na górę mogę się dostać. A coś jeszcze? Może coś przeoczyłem. Aha, może ja teraz mam iść na górę. Czekajcie. Jest jakaś droga na górę. Tu w ogóle nie ma żadnej drogi, więc możemy sobie wybić z głowy. Kurde, mol. No to mamy problem. Ale jak, kobieto? Powiedz mi jak. Jak mi powiesz, to kurczę. Co ja zrobiłem? What the fuck? Chyba już rozumiem, o co chodzi. A nie, 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 nie. Ja już chyba kapuję. Zaraz wskoczę na to. O tak. Teraz muszę to przeciągnąć tam. Dobra, już mniej więcej ogarniam, o co biega w tym wszystkim. I teraz tak. No! Pięknie. Udało mi się. Mamy już jeden problem z głowy. Nie, nie przepraszaj do cholery. Ciul. Ciul. Jebut. O, no i żeśmy wrócili na dół. Ale co masz? Bo ja nie wiem. A jest, nie, nie ględź mi tam. Alex! Boże, muszę się tam dostać. Alex! Zaraz cię stamtąd wyciągnę! Dobrze, teraz oczyścić przejście. Aha, trzeba użyć tego. No ja nie wiem, kurde. Co jeszcze mam robić? W takim razie. Kurde. No ja już dalej nic nie wiem, co mam robić dalej. Wiem tylko, że mogę wejść na górę. A dalej. A nie klij mi proszę tutaj. Hem. Nie, naprawdę, nie wiem, co ją dalej robić. No, mamy tego Alexa tutaj. Mam granatnik. Coś tutaj chyba nie dało za bardzo. Pistol też tutaj za wiele nie zdziała. Strzelba to samo. Kurde. Co ja mam do cholery robić? No jeszcze muszę korzystać z tej maszynki. Może jeszcze jest na coś potrzebna. No tak to mogę z niej korzystać.
Nie, no serio, już po prostu tracę w tym głowę. Kompletnie. Nie. Trzeba to dalej przeciągać. Ech, kobieto, ile ty się musisz namęczyć, żeby coś zrobić? Dobra. No i co? I co ja z tego, kurczę, mam, że jest ta sama droga? No i tu nic nie mogę zrobić. Mogę sobie najwyżej zmienić broń. Ale kurde, coś muszę tu zrobić. No dobra, to sobie spadam. Tu mamy Alexa. O jest. Zaraz. Tak, bym się znowu po coś wrócił. O kurde. Jest cholernie męczące. Powiem wam szczerze. Jak się nie dowiem, co mam zrobić, to ja normalnie zgłupieję totalnie. Hem. No i co z tego, że ja sobie tu wejdę? Co mi z tego? Ojej. No zaraz, jak sobie to przyciągnę tutaj. Teraz, skoro jak tak tu jest, tutaj. Okej. Okay. Zaraz. Chyba dobrze teraz to robię. Bo ja nie wiem. Okej, okay, okej. Okay. Idzie, idzie. O, genialnie! Czyli jednak miałem pomysł dobry. I teraz trzeba to jeszcze raz przeciągnąć. Doskonale. Widać, że mój mózg już pracuje. Pięknie! I po Alexa, po Alexa. Good work, bitch! Masz narzędzia. Wreszcie ci zaimponowałem. Psa! Przepraszam, przepraszam. O Jezu, on ma przygnieconą nogę. No chyba nie! Dobry! Nie, lepszy niż Whitman, powiem wam szczerze. Ja nie wyjdę stąd, Szewelaka. Zabierz narzędzia. Co? Nie! Jak często taki gość jak ja ma szansę zostać bohaterem? O kurde, następny. Nie. Alex, proszę, ty nawet tak nie mów. Nie! Ja pieprzę. Dobra. No kurde, nie ma czasu na całuski. Ja pieprzę. Uciekaj stąd. Uciekaj. Ja walę. No zabijcie już go od razu. Dobra, spieprzamy. Cholera. I kolejny członek Endurance przepadł. Jak kamień w wodę. O, dobre! Dobre! Dobre wykorzystanie maszynki. Nie! Cholera jasna. A nie, nie, nie żygaj. Proszę cię, tylko nie żygaj. Kurde, nie, no to jest jakaś masakra. No, 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 jasne. A, znowu ten debil. Gigantyczny. Kurde, no nie. Taka szkoda. Przepadł. Kolejny przepadł. Ach, ale no, z każdą śmiercią Lara chyba staje się coraz taka, no nie wiem,
mężniejsza. A nie wiem, tak mi się wydaje. Śmierć się zawsze zmienia. Dobra, przytrzymujemy X-a. Nie, dobra maszyna, dobra. Od tego giganta mi się podoba ta maszynka. Nie ma co. Dobra. Przemieszczamy się. A ja sobie może to przeciągnę. Coś tam pewnie będzie. Wow. O, trzeba było to zrobić, jak miło. Myślę, że to jakaś dodatkowa misja. Dobra. Kurde. Co to jest? What the fuck? A, czyli to jakieś... Nie! Dziwne. Nieważne, co tam pisał. Kto by ich nie potrzebował. Dobra, smykamy, zmykamy. Teraz jak się tu dostać na górę? Tutaj. To pewnie jakaś kolejna, nie wiem, badziewna rzecz. Dobra, jakaś moneta pieprzona. Dobra. Surowce. Przepięknie. Gdzie ja teraz mam iść? Powiedzcie mi. A, trzeba stąd uciekać. To chyba rzecz oczywista. Lol. Tego przejścia chyba jeszcze nie widziałem. Albo nie pamiętałem już tego. Nie wiem zresztą, zobaczymy. Dobra. Znowu trzeba pociągnąć. Nie, ta maszynka jest niezawodna. Przydaje się przy takich... Co to jest? A, nieważne. Idziemy, 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 nie ma czasu. Trzeba jak najszybciej grę przechodzić. A! O, w mordę! O, żeż mordę. Coś chyba źle zrobiłem. O, teraz poprawnie. A, dobrze, na pewno idę. Tak patrząc na tą drogę, mam takie wrażenie, że może źle idę. Ale zaraz zobaczymy. Lara, szybciej, szybciej. Nie ma czasu, nie ma czasu. Kurde. No ale szkoda, że Alex przepadł. Jak kamień w wodę. Jak zresztą kolejna osoba z członków Endurance. Dobra, idziemy, idziemy. Tu może za to, tu jeszcze może za coś pociągnę. No tak. O, proszę. Tu sobie wejdę. Tak. Nie, znowu wrogowie. Kurde.
Dobra, przepadliście. Okej. O, fajna cutscenka. To ześmy sobie długo pozjechali po tej jednice. Kurde. Kapowo trochę, żeśmy stracili przyjaciela. No witam. Słyszeliśmy wybuch i myśleliśmy... Alex... został na statku. Chyba każdy, kto z tobą przebywa, ma małe szanse przetrwania. Rejes! Trzymaj się z daleka ode mnie. Zjedzmy coś, dobrze? Te sukinsyny się gdzieś zaszyły, ale to nie znaczy, że dały nam spokój. Jeżeli mam tutaj zginąć, to nie z pustym brzuchem. Zgadza się. Najedzony, ocalony. Psa? Ha, ha, ha. Trochę pozytywnego myślenia. Jak tylko Rejes skończy swoją robotę, w mgnieniu oka wrócimy na łono cywilizacji. A jaką wspaniałą historię opowiemy. Historię? Nie chcę więcej słyszeć imienia Himiko. Możemy wyruszyć z odpływem. Nie, nie możemy. Nie zaczynaj z tymi pierdołami. Wow. Nie tylko Lara uważa, że jesteśmy tu uwięzieni. Matthias może i jest szalony, ale tego był pewien. Widziałam to w jego oczach. On uważa, że wskrzeszenie Himiko jest kluczem do ucieczki z wyspy. Boże, to brzmi jak szaleństwo. Ale cała ta wyspa taka jest. Te burze nie są normalne. Musimy to zrozumieć. Ona ma rację. Gdy sztorm uderzył w Endurance, poczułem to. Coś mrocznego, coś żywego. To przeklęte miejsce. No tak. Dokąd idziesz? Pod bazą na klifach są ruiny. To, co w nich znaleźli, kazało im wierzyć, że zapanują nad burzami. Muszę się dowiedzieć, co odkryli. Odpływamy, kiedy będziemy gotowi. Bez względu na to, czy wrócisz. Bez ciebie nie odpłynę. Ha. No cóż, została nas tylko czwóreczka. Dobrze, zakończymy już to odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja tutaj się już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się do następnego odcinka.